Niezwykłe Grand Prix Singapuru, naprawdę niezwykłe, jeśli chodzi o wyczyny Polaka Roberta Kubicy. Nie tylko polscy fani Formuły 1 zachowają z wyprzedzającego jak szalony Roberta Kubicę kolejnych rywali. No, fantastyczne, szkoda, to były wyprzedzenia, które dały Polakowi w efekcie tylko 7. miejsce, ale od początku. Wyścig rozpoczął Polak fantastycznie, wystartował i od razu zyskał 2 pozycje na starcie. Ładnie wbił się między 2 rywali na samym początku i tak jak mówię, przesunął się na 6. miejsce, ale później było już różnie. Wydawało się, że taktyka jest Kubicy bardzo dobra. Myślał, że być może będzie w stanie pojechać na jednym komplecie opon troszeczkę dłużej. I gdy cała elita, cała czołówka wyścigu z Alonso, Vettelem, Hamiltonem i Buttonem na czele zjechał już po wymianę opon, to Polak jeszcze pozostawał na torze. I wtedy przez chwilę łudziliśmy się, że będzie taki scenariusz. Polak, który umie dbać o opony, który jeździ bardzo równo i szanuje gumy, będzie w stanie w ten sposób właśnie zbudować przewagę nad rywalami i zyskać kolejne miejsca. Przez chwilę był nawet 4., co w stosunku do miejsca w kwalifikacjach, czyli 8., no, dawało bardzo, bardzo wyraźny postęp. No niestety pech, wypadek Kamui Kobayashiego, pojawienie się samochodu bezpieczeństwa na torze, wszelkie różnice wypracowane między kierowcami zostały w ten sposób zniwelowane i Polak chcąc nie chcąc musiał wykorzystać tą neutralizację wyścigową na zjazd po wymianę opon. Potem zdarzyła się rzecz dość niewiarygodna. Kubica wraca na 7. miejsce do wyścigu. Wydaje się, że znów będzie próbował atakować wyższe lokacje. Gdy nagle niespodziewanie po kilku okrążeniach, kiedy no, wydawało się, że nie może być problemów już w miarę oponami, ponownie pojawia się w alei serwisowej. Komentujemy bardzo, bardzo niedługi czas po zakończonym wyścigu, więc w tej chwili jeszcze nie mamy doskonałych danych dotyczących tego, co się stało. Teorie są 3, albo po prostu opony Kubicy w jakiś nadspodziewany sposób zostały, albo coś się do nich przylepiło. No, takie rzeczy można też wyczytać na forum fanów Formuły 1, albo coś przylepiło tą oponę. No niemniej Robert Kubica pojawił się na niezaplanowanym chyba pit stopie, wrócił na 13. miejscu. No i zgaduję, że bardzo wiele osób oglądających wtedy wyścig w Singapurze powiedziało, no to już po wszystkim nie będzie tym razem punktów w Singapurze. A to był właśnie moment, w którym zaczęły się niezwykłe emocje. No rzecz, tak jak powtórzę na początku, rzecz, która zostanie zapamiętana nie tylko przez polskich fanów Formuły 1. Polak ruszył w pogoń za rywalami na 47. okrążeniu Albuer Suariego. Potem zbliżył się do Buemiego, wyprzedził go na 51. okrążeniu, a potem kolejnych wyprzedzał także swojego kolegę zespołu Witalia Pietrowa, dalej Felipe Massę, Nico Hulkenberga i wreszcie Jana Zutila. To wszystko działo się na 5 kolejnych okrążeniach. No, absolutnie szaleńcza szarża Roberta Kubicy z tego na 7. miejsce udowodnił Polak nie tylko, że jest brawurowym i naprawdę mistrzem kierownicy, udowodnił całemu światu, że można między bajki włożyć teorię, że jakiś wyścig na jakimś torze, ciasnym, trendem ulicznym, przecież taki jest Singapur, gdzie ten tor jest usytuowany, wytyczony w mieście, że są takie tory, na których się nie da wyprzedzać. Jak ktoś umie wyprzedzać, jest zdeterminowany, ma jeszcze do tego założone świetne, tak jak w przypadku Roberta Kubicy, to stać go na spektakularny wyczyn 5-6 na 8 okrążeniach. Naprawdę brawo. Polak na pewno jednym z bohaterów wyścigu o Grand Prix Singapuru, no ale nie możemy tego komentarza, w tym komentarzu pominąć innego bohatera Singapuru. Fernando Alonso, zwycięzca Grand Prix Singapuru, człowiek, który z pole position ruszył i zaczął wyścig na 1. miejscu cały czas, przez cały wyścig musiał odpierać szaleńcze ataki Sebastiana Vettela. Różnica między nimi na mecie była dosłownie ułamki sekund. Pasjonująca walka, wspaniała ta Alonso, bezbłędna, wspaniała także Vettela, ale to Alonso został bohaterem obok Polaka, stawia się, dorzucę. Alonso został bohaterem Grand Prix Singapuru, gdyż to zwycięstwo dla Vettela oznacza też, że Hiszpan przesunął się na 2. miejsce w klasyfikacji generalnej tuż za Marka Webera i naprawdę i on, i Ferrari wrócili bardzo ostro do rywalizacji o tytuł. Wszystko jeszcze jest
zdobycia. Alonso jest w tej chwili jednym z głównych kandydatów na tytuł, do tytułu mistrza świata, tym bardziej, że błędy popełniać Lewis Hamilton, który w Singapurze nie dojechał do mety. Brawo Robert Kubica, brawo Fernando Alonso. Niezwykły nie tylko ze względu na nocną scenerię. Oby takich rywalizacji na torach Formuły 1 było jak najwięcej.